teraz wygląda Twój dzień i co się zmieniło? Jak pewne nawyki Ci weszły w krew, czy nie weszły? Jak po prostu wygląda teraz Twój dzień, Twój czas? Wygląda normalnie, tak jak wyglądał, tylko że tak powiem, nie mam takiego menadżera, który zarządza moim czasem, czyli portalu. Bo było to o tyle fajne, że miałam rozplanowane wszystkie rzeczy i były to rzeczy takie fajne dopilnowane, tak? A teraz musiałabym w większości sama to poświęcać, dlatego pewne rzeczy sobie troszeczkę pozmieniałam. Z rozsądkiem podeszłam do diety, także od czasu do czasu próbuję innych rzeczy nowych, albo jak mam coś bardzo ochotę, to po prostu kosztuję tego. Jeżeli chodzi o siłownię, na chwilę obecną jest w remoncie i tam są niektóre tylko zajęcia, ale zaczęłam chodzić 3 razy w tygodniu do bażantarni i tam sobie chodzę po 6 km wtedy, za każdym razem. A jak z rowerem? Może jeździsz na tych dwóch kółkach, czy tak na razie jesteś bardziej na przykład na działce? Tam na chwilę obecną działka mnie bardziej potrzebuje. Są 2 działki, są do obrobienia niestety. Pomidorki i ogórki, że tak powiem, czekają, wymagają pielęgnacji. Tym bardziej, że dużo rzeczy nie mogłam robić w trakcie metamorfozy ze względu na pielęgnację ciała na przykład, tak? Mhm. I miałam zakaz opalania, a teraz troszeczkę mogę z tego korzystać. No i działka dzięki temu jest fajniejsza, zyskuje, no i owoce są plenniejsze, tak? Przez te 11 tygodni można nie zdążyli się przyzwyczaić do Ciebie, można w ten sposób powiedzieć, że czekali na pewno. A teraz to dalej Cię rozpoznają na ulicy, słyszysz coś, o to Panią widziałam, super Pani wygląda, jest jakiś taki odzyw? Są takie nieraz zdarzenia po prostu, że ktoś mi się przypatruje, albo Pani w Rossmanie mówi, że skądś Panią znam, ale nie do końca wiem skąd, tak? Są takie i na zasadzie raczej, że kibicują, że fajnie, że widać zmianę, tak? Że jest lepsza niż na przykład było to na zdjęciach, tak? Bo nie wszystkie rzeczy były widoczne, poza tym to były zdjęcia nieretuszowane, tak? Na bieżąco tak jak to się działo, wszystko wyglądało. Wszyscy widzieliśmy podczas finału, że twoja córka, znaczy cały ten wzruszający moment, kiedy mówiłaś swojej córce, że jej dziękujesz i tak dalej. Czy teraz jej życie też jakoś się pośrednio zmieniło, czy to w ogóle jakby nie ma znaczenia? To, że ty przez te 11 tygodni byłaś co tydzień w gazecie, że byłaś rozpoznawalna, czy jakoś to na nią tam wpłynęło? Córka, tak jak ja, zdrowo się odżywia i ona już zaczęła wcześniej niż ja, tak? Ma większe możliwości, jest młodą osobą i to ona mnie prowadziła do sklepu i tłumaczyła, co kupuję źle albo czego mam nie robić, tak? Bo robię sobie krzywdę. Jest jej łatwiej, tak? Ma teraz czas wolny, może pewne rzeczy zrobić szybciej, może na rowerze, której kupiłam właśnie dzięki metamorfozie przy okazji, bo to pociągnęło mnie do pomysłu, że jak ja dostałam od sponsora rower, to córce kupię. Kupiłam rower, córka też jeździ, na przykład do babci swojej na rowerze teraz, tak? Także jest o tyle fajniej, że ma tę łatwość i ma czas wolny, tak? Bo są wakacje i korzysta z tego.